Cześć, nazywam się Piotr Bufał, jestem testerem firmy Matkat Polska. Znajdujemy się obecnie nad Odrą. Jesteśmy tu nie przez przypadek, nie przyjechaliśmy tutaj tylko na ryby, ale przede wszystkim, żeby Wam opowiedzieć o nowości, którą przygotowała firma na rok 2017. Jest to nic innego jak nasze pływadełko, zwane również belly boat. Jak sami wiecie, wędkarstwo sumowe rozwija się w zawrotnym tempie, więc firma, żeby sprostać wymaganiom sumiarzy w całej Europie, wyszła z inicjatywą stworzenia takiej mini łódeczki. Czym ten belly boat się wyróżnia tak naprawdę od pozostałych belly boatów? Przede wszystkim jego długość. Konstruktorzy postawili przede wszystkim na bezpieczeństwo na wodzie. Pływadełko ma długość 170 cm. Jest naprawdę bardzo stabilne. Zostało stworzone z materiału o grubości 0,90 mm. Jest to materiał PVC. W najgrubszym miejscu ma 0,90 mm grubości, w najcieńszym 0,70 mm grubości. Dodatkowo pływadełko posiada obicia z grubej taśmy gumowej, dzięki czemu jesteśmy w stanie podpłynąć naprawdę do wielu przeszkód wodnych, które się znajdują na wodzie. Co jeszcze? Posiada bardzo, bardzo wygodne siedzisko, dmuchane również. Możemy sobie regulować, zaraz może pokażę. Regulujemy sobie jego postawienie za pomocą dwóch taśm, po jednej i po drugiej stronie. Pływadełko posiada również siatkę. Ta siateczka służy nam do tego, żeby przytrzymywać na niej wszelkiego rodzaju przynęty, zarówno sztuczne, jak i żywe, rosówki i oczywiście naszą wędkę. Co jeszcze? Dodatkowo na każdej z burt posiada dwie bardzo fajne kieszenie. Takie mini torby, bym to nazwał. Naprawdę mieści się tam no wszystko. Ja chowam tam nie tylko przynęty i nie tylko gadżety sumowe, ale również jedzenie, picie i inne rzeczy. Torby nie są w stanie spaść. Możemy je sobie zdejmować, regulować. Nie ma znaczenia, z której strony jak torbę przyłożymy. Proszę bardzo, jest zdejmowana. Także, żeby wyczyścić czy zdjąć po prostu, bo dla wygody naszej nie ma żadnego z tym problemu. Co jeszcze? Pływadełko posiada z tyłu taką siatkę. Jest to siatka do tego, aby przytrzymywać na niej wszelakiego rodzaju rzeczy, których nie chcemy, żeby zmoczyć. Poniżej tej siateczki znajduje się miejsce, żeby schować na przykład akumulatory pod echosondę. Co jeszcze? Nawiązując jeszcze raz do tego, że firma postawiała przede wszystkim na bezpieczeństwo na wodzie, pływając na takich pływadełkach, chodzi o kolor. I nie jest to kolor tylko loga Matkata, ale również kolor taki, który naprawdę jest bardzo, bardzo dobrze widoczny nad wodą. Więc mamy w 100% pewność, że nawet pod wieczór i nawet jak już jest dosyć ciemno, a my spływamy na brzeg, jesteśmy w 100% przekonani, że każdy Was zobaczy. Co jeszcze? Pływadełko posiada również taką tasiemkę. Jest to tasiemka do tego, aby zapierać sobie nogi w płetwach w trakcie holu suma. I nie tylko, bo ja używam też tego do tego, żeby mi po prostu nogi odpoczywały. Pływadełko posiada dwie komory. Jedna obejmuje obszar 3/4 konstrukcji, druga około ćwiartki. Pompuje się takie pływadełko około 10 minut. No to jest maksymalna długość czasu. Ja to pompuję, nie zwracając na to szczególnej uwagi. I tak naprawdę jesteśmy po 5 minutach gotowi do tego, żeby wypłynąć. Co jeszcze? Pływadełko posiada również, nie wiem czy tu będzie widać, taką rączkę z przodu. Więc bez problemu możemy sobie takie pływadełko zarzucić na rękę, na plecy i przeciągnąć nad stromy brzeg i zrzucić do wody. No właśnie, i tutaj a propos transportu. Powiem Wam szczerze, że ja od przyszłego roku na pewno z takiego pływadełka nie zejdę. Wygoda i komfort wędkowania w takim pływadełku jest bez porównania lepszy niż łowiąc na zwykłym, standardowym pontonie czy łódce. No i do tego dochodzą walory adrenaliny, tak? No chyba nie ma nic lepszego niż wielka, potężna ryba
holowana właśnie z takiego powadełka.